początku zacznijmy od tego, że no to będzie szokująca informacja dla kibiców Warty. Powiedz, czy to już jest pewne, że po zakończeniu rundy przejdziesz pod drużynę z Ekstraklasy? No generalnie tak. Wszystkie konkrety są na tyle już potwierdzone, dogadane, że mogę się przyznać, że taką ofertę dostałem i praktycznie na 100% z niej skorzystam. A czym jest spowodowana taka decyzja? To przyszło tak nagle, można powiedzieć? No tak nagle, przez okres mojej gry w Warcie, jestem tutaj 10 lat, tych propozycji miałem parę i kilka razy, ale teraz jestem w takim wieku, gdzie przydarzyła się okazja, że mogę jeszcze zagrać w Ekstraklasie i stwierdziłem, że należałoby to wykorzystać, tą sytuację. A bierzesz pod uwagę na przykład to, że po epizodzie w Ekstraklasie zdecydujesz się na jeszcze powrót do Warty? Ciężko powiedzieć, bo ten kontrakt ma być podpisany na 2 lata, więc myślę, że później to już może być zakończenie mojej przygody z piłką, że tak powiem, więc może być już ciężko wrócić gdziekolwiek, ale no oczywiście ciężko mi o tym myśleć i mówić, jak mam się rozstać z Wartą, w której jestem 10 lat, no ale taką decyzję podjąłem. Dla kibiców Warty jesteś jedną z najistotniejszych postaci ostatnich lat. Nie obawiasz się o ich reakcję? No, taki jest zawód piłkarza, że często zdarzają się propozycje z wyższych lig, z Ekstraklasy i takich propozycji się nie odrzuca, taka jest zasada. Ja dostałem taką propozycję w tym wieku i chcę z niej skorzystać, no reakcja kibiców będzie taka, jaka będzie. Warta będzie ze mną na zawsze i ja zawsze będę jej kibicował, także mam nadzieję, że losy Warty beze mnie też potoczą się dobrze.